Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont 4U. Witam Was w kolejnym filmie i zaczynam dość tak nietypowo, bo w samochodzie akurat jestem w trasie w kierunku Katowic. Aktualnie znajduję się na autostradzie A1. Słoneczko powoli wstaje, więc mogę coś tam dla Was dograć, bo jak wyjechałem z domu, to było jeszcze, tak można powiedzieć, no szaro, buro i ponuro. Moi drodzy, słuchajcie, jadę w kierunku Katowic. Zostałem zaproszony na pokaz pewnych narzędzi. Takie no pokaz, szkolenie. Jest mi bardzo miło, że w ogóle mnie zaprosili. A wybieram się, moi drodzy, do pewnego znanego youtubera. Myślę, że kojarzycie tą osobę, przynajmniej większość z Was. Jeżeli nie, no to na pewno poznacie. Postaram się dla Was jakąś tam ciekawą relację nagrać z tego mojego wyjazdu, bo jakby tak powiedzieć, no nagrywałem też na Budmie, ale koniec końców nie wrzuciłem tego materiału, bo uznałem, że po prostu mam dosyć mało materiału, żeby cokolwiek Wam pokazać. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. Nie wiem do końca, kto tam będzie i nie wiem, kto był zaproszony, ale wiem na pewno, że jedną osobę znam i jest to pewien znany TikToker. No tak tajemniczo trochę zacząłem, ale mam nadzieję, że wyjdzie fajny materiał. Usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam Was na relację. Przede mną jest około 200 km, tak więc ja zakładam sobie słuchawki na uszy, włączę sobie jakąś ciekawą muzykę. Nie no, żartuję, nie słucham muzyki w trasie. Raczej to będą jakieś dosyć ciekawe podcasty albo wywiady. Możliwe, że te dziwne nosy u samców mają robić wrażenie na samicach. Tak więc spędzę to 200 km w miłym dla ucha towarzystwie. Dobra, kończę nagrywać, widzimy się na miejscu. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, dojechałem. Być może niektórzy z Was już kojarzą to miejsce. No, jestem tutaj w gościnie, tak jak powiedziałem, u znanego youtubera, bo też myślę, Sebastian, że można Cię tak... Cześć, Krzysiu, witam Cię uprzejmie. Jak można, podróż? W porządku. Elegancko. Myślę, że można też Cię nazwać youtuberem, bo Ty również coś tam nagrywałeś na tego YouTube'a. Jesteśmy tutaj, znaczy no ja jestem gościnnie, jedna osoba jest też gościnnie tutaj, która akurat trzyma kamerę. No w ramach współpracy z Luti Parfait, tutaj na Twoje zaproszenie akurat testowaliśmy sobie nowe narzędzia, no mieliśmy, że tak powiem, dobrą zabawę, kawkę i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj tyle w sumie, no chcieliśmy Was troszeczkę tak oprowadzić, powiedzieć kilka słów. Sebastian też jakąś tam promocję przygotował i na razie oczywiście tyle. Oczywiście tak? Z Luti Parfait. Tak, oczywiście. Tak, dzisiaj mamy dzień pod tytułem Luti Parfait. W ogóle witam w naszych skromnych progach, a z drugiej strony w naszym królestwie. No nasze królestwo takie numer jeden to są na pewno urządzenia Graco. Krzysiu, znasz, bo tak, pracowałeś, tak, testowałeś, tak. Naprawiałeś. No mam cały urządzenia. Czas jeszcze marka, tego mniejszego Graco oczywiście no, sprzedałem, służy kolegom do tej pory. Ale trzeba do Ci pożyczą. No tak. dużego marka mam, aczkolwiek no trochę w sumie ja z niego mniej korzystam, bardziej też tam z kolegami z Łodzi, z którymi współpracuję, oni też tam, że tak powiem, pilnują, żeby nie zasechł, o, tak, tak bym się wyraził. No tak, ale znam urządzenia, pracuję na nich,
Akurat nie kupowałem u Ciebie. Nie mamy z tym problemu, generalnie ale szanujemy każdego klienta, także ważne, że pracujesz na urządzeniach Graco, dobrze, że jesteś z nich zadowolony, masz dobre zdania na ten temat. Dzięki nim też prawdopodobnie trafiłeś do nas, tak, mniej lub bardziej, może widziałeś nasze filmy, które pomagały gdzieś tam w obsłudze tych urządzeń, nie? Tak, bo Sebastian też, ci, którzy akurat nie znają Sebastiana, no już teraz troszeczkę mniej nagrywasz, ale też Sebastian zrobił dobrą robotę, bo ma cykl filmów na swoim kanale YouTube'owym, w którym opisuje nie tylko Graco, ale też obsługę bazuki, StapeTech'a, boksów, które też widzieliście u mnie na kanale. Zresztą te boksy też były kupione akurat od Ciebie. To są nie moje, tylko kolegi Marcina, który mi pożyczył. Którego pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy Cię, Marcin. I możecie do niego zajrzeć. Tu jest link, macie na pewno tam w opisie. No i tyle. No, kilka przebitek zrobię Wam tutaj z tego miejsca, jak ono wygląda. I później przejdziemy, myślę, do działu Lut i Parfait. Dokładnie. Opowiemy co nieco o narzędziach, opowiemy o promocji, no i nowym tym sprzęcie, którym dzisiaj też sobie pracowaliśmy. No to chodźmy może na te Lut i Parfait. Nie będziemy tutaj opowiadać już o innych rzeczach, bo jesteśmy tutaj w tematyce konkretnej, nie? Zapraszam, Krzysiu. Słuchajcie, dzisiaj testowaliśmy sobie urządzenie, które no już jest też jakiś czas tutaj na rynku, Rollcata z Lut i Parfait. W sumie po to tutaj przyjechaliśmy, żeby sobie tam potestować troszeczkę i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy gości z Francji, nie? Tak, mieliśmy gości z Francji, mieliśmy pana, który no, przyjechał, jest doradcą technicznym z Francji, no i oczywiście... Też jest youtuberem, się okazało. Tak, i pani Mariola, która jakby obsługuje tutaj też ten rynek, Ciebie, Polski, tak. Między innymi też również mnie, bo ja również jakby miałem współpracę z tą firmą. Narzędziami do gładzi Lut i Parfait pracuję od samego początku kanału i od samego początku tak naprawdę jak tylko zacząłem gładzić wałkiem, bo w sumie to są takie narzędzia, które można powiedzieć przodują w tym temacie do gładzi i w sumie tyle, tak? I tutaj myślę, że no nie wiem, czy będziemy coś dodawać. Ja myślę, że Lut i Parfait generalnie jest takim pionierem, jeżeli chodzi o lizaki, o ten system lizaków, który tutaj widzimy przed nami tak naprawdę, to jest firma, która wprowadziła je jako pierwsza i teraz wszystkie firmy na rynku wzorują się generalnie na modelu, na wzorze, na uchwycie tych narzędzi. Często ludzie pytają, czy ma wymienne ostrza, no akurat Lut i Parfait charakteryzuje się tym, że niestety nie ma wymiennych ostrzy, ale jest szansa, że coś się w tej kwestii może zmienić. No trzeba uważać, jak tam upadnie, no to raczej już jest musztarda po obiedzie. Sam miałem takie przypadki, ale no... Ale nie wiem, czy pamiętasz, bo te narzędzia, na przykład taki zestaw, jak tutaj przed nami jest, on jeszcze 3 lata do tyłu kosztował około 2000 zł. Tak. Natomiast dzisiaj ten zestaw kosztuje już dziś około 1000, czyli 50% taniej, a to dzięki temu, że te narzędzia zaczęły się w Polsce bardzo dobrze sprzedawać. A myślę, że to też jest dobry moment, żebyśmy mogli tutaj zaproponować fajną ofertę dla oglądających ten film, oglądających Twoich fanów tak naprawdę i mam taką propozycję dla Was w sumie, dla oglądających ten film, że ten zestaw, który tutaj widzicie przed nami, czyli zestaw składający się z lizaka 100 cm, 80, 60, 45, 35 i 25 cm z uchwytem metr rozsuwanym na 2, numer katalogowy 80428, do wyczerpania zapasów, a powiem Wam szczerze, że tych zapasów mamy dosyć sporo. Jeżeli wpiszecie w moim formularzu zamówienie na ten zestaw i wpiszecie remont for you jako takie generalnie hasło, to otrzymacie ten zestaw w cenie 850 zł brutto. Jest to najniższa cena na rynku i myślę, że taniej nie znajdziecie, ale jeżeli znajdziecie, to na pewno tą cenę wyrównamy, chociaż sprawdzałem osobiście, szukałem na różnego rodzaju stronach, portalach i wszędzie, gdzie się dało, nie widziałem. Najniższą cenę widziałem tam 950 zł z tego, co pamiętam, także jeszcze o stówkę taniej dla Was do wyczerpania zapasów. Mam nadzieję, że te zapasy wyczerpią się do końca tego weekendu. No, zobaczymy. Warto rozważyć, no także ja też na tym pracuję i jest spoko generalnie.
No i tyle w sumie, nie wiem, no być może tutaj jeszcze będę Sebastiana odwiedzał czasami, to jakoś tam może jakiś wywiadzik zrobimy mały, też jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Generalnie tutaj na twoje zaproszenie po prostu no przyjechaliśmy właśnie z kolegą Kamilem, żeby sobie troszeczkę potrenować i poznać ludzi z Francji. No i tyle. Dziękuję, że przybyliście, dziękuję, że poświęciliście swój czas prywatny, osobisty na to, żeby tutaj przyjechać, przeszkolić się, popatrzeć, poglądać, zapoznać. Pierwszy raz jesteś u nas generalnie w tak, sklepie. Akurat... Mam nadzieję, że ci się spodobało, że widziałeś dużo innych zabawek. Mam nadzieję, które że nie może... ostatni. No. Też mam taką nadzieję, no. Ale pamiętaj też, że prowadzimy sprzedaż wysyłkową, także możemy coś ci wysłać. Spoko. No dobra, słuchajcie, no to Seba, dzięki ci za... za dziękuję gościnę, również. Za rozważenie promocji, bo jakby tego ja nie planowałem przynajmniej, możesz tu, nie wiem, Sebastian potwierdzić, że to dzisiaj żeśmy wymyślili akurat. Online. Tak, na szybko. No i w sumie tyle. Teraz nie wiem, czy ja przejmę stery, czy Sebastian, albo postawimy aparat i pokażę wam drugiego gościa, który ja też przejmę stery, jest arcy ciekawy. Dobra, to zrobimy taką zamianę. Uwaga. Pach, wchodzę tutaj za aparat i taka wymiana. Synek. Do boju. Dobra, tata. Cześć, witam serdecznie. Siemanko. Cześć. Kamil. Kamil, który jest wykonawcą. No, aktualnie chyba bardziej TikTokerem niż wykonawcą, ale tak, wykonawcą również jestem. No to tak jak ja, no ja jestem bardziej YouTuberem, TikTokerem, a już mniej wykonawcą. No generalnie idziesz w tą stronę i poznaliśmy się na Budmie. Moi drodzy, w ogóle historia jest taka, że nagrywałem na Budmie jakieś tam ujęcia, ale stwierdziłem, że jednak... No jednak za mało materiału, żeby wrzucić i wiedziałem, że akurat ty tutaj też będziesz i w sumie tyle. I powiedz w ogóle, skąd pomysł na TikToka takiego, jakiego ty akurat masz? Ogólnie jak zakładałem TikToka, to nie sądziłem, że pójdzie w tą stronę, którą to poszło. Pierwotnie założyłem to po to, żeby zmotywować się do robienia jak największej ilości zdjęć i publikowania tego. Miało to być moją wizytówką, no nie? Ale idąc za strzałem i widząc odbiór ludzi, jak to wygląda, postanowiłem po prostu zrobić sobie challenge i publikować przez rok jednego TikToka dziennie. No i tak właśnie się to rozwija. A sam jestem w szoku, jak to idzie. No dobra, ale ty nie jesteś rok na TikToku, tylko ile jesteś na TikToku? Niecałe 7 miesięcy. I masz 60 tysięcy, 60 koła obserwujących. 60 koła wczoraj się wbiło. No spoko. Podoba mi się to. A ten, bo Kamil ma TikToka, który nazywa się Waldone. Jak to się mówi? Nie wiem, jak się mówi, mogę powiedzieć, jak się pisze. Jestem słaby zarówno z polskiego, jak i z angielskiego. Waldone. Znaczy, powiem wam tak, generalnie, nie wiem, od pewnego czasu też jakby staram się, nie wiem, no nie odsyłać do innych kanałów, bo nieraz już tam gdzieś się przejechałem, ale tutaj no, Kamil akurat prowadzi taki content luźny, gdzie w zabawny sposób pokazuje różne sztuczki budowlane i też tak samo pokazujesz niektóre patenty, tak jak ja pokazuję, bo też zresztą znacie mnie stąd, że pewne rzeczy wam zdradzam, jak tam pracujemy i tak dalej, i tak dalej. No i mogę was odesłać też na kanał Kamila, żebyście sobie zobaczyli, możecie sobie tam zajrzeć. Linki oczywiście macie w opisie i do formularza, i tutaj do grupy Pomp Serwis, do Sebastiana Mediów i tak dalej, także sobie zobaczcie. No i tyle w sumie, no jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy coś tam z Kamilem stworzyli wspólnego, nagrali, możecie dać w komentarzu jakąś tam odpowiedź, jakąś odpowiedź, czy życzycie, czy nie życzycie, czy to się przyjmie, czy się nie przyjmie, no także... To ja jeszcze mogę opowiedzieć ciekawą historię odnośnie mojego pierwszego zestawu, który kupiłem do szpachlowania. No tak, właśnie z Luti. Było to jakieś 4 lata temu i w tamtym momencie szpachlowałem wszystko ręcznie, no nie? Zobaczyłem właśnie filmy Sebastiana na internecie, no i stwierdziłem, no, że pora się rozwinąć, spróbować czegoś innego. Zakupiłem pierwszy zestaw, ten mały, gdzie jest tam 60, 40, 30, 20 z wałkami i po pierwszym dniu roboty rzeczywiście dużo zrobiłem tych metrów, znacznie więcej niż standardową metodą, no ale niestety strasznie mnie dłonie bolały. I pierwsze moje przemyślenia były takie, że po co w ogóle to kupiłem, nie da się robić, ręce mnie bolą. No po czasie się okazało, że po prostu ręce się muszą do chwytu dostosować, no nie? No i tak z biegiem czasu, parę lat minęło, po jakimś czasie znowu zrewolucjonizowałem ten swój sposób i zakupiłem agregat do szpachlowania. Teraz się zastanawiam, co będzie kolejne, w kolejnym etapie, czy jeszcze da się to jakoś ulepszyć, przyspieszyć. Czas pokaże.
No. Wiesz co, no, a ze mną jest taka historia, że ja generalnie, i to też nie, na którymś live'ie chyba wspominałem, że ja agregat kupiłem, bo się napatrzyłem na Ryśka Trachrycha, zresztą no, ty też Sebastian Ryśka znasz, nie? No i też się napatrzyłem, jak on fajnie tam tymi masami sobie śmiga, że to tak super wygląda i też wtedy sam pracował, teraz tam jakiegoś pracownika ma. Pozdrawiam Rysiu, jeżeli oglądasz. I w sumie no Rysiu tak fajnie mu to wszystko wychodziło, też pomyślałem, że no kurczę, no warto zainwestować jednak, no strzał w dziesiątkę, bo tutaj nawet koleżanka z Francji się pytała od Luty Parfait, czy faktycznie to się opłaca, czy to opłaca się kupować i tak dalej. No opłaca się kupować, czy nie? Zdecydowanie tak. Kilka robót i się zwraca. Jeżeli chodzi o malowarkę, to tak naprawdę jedna robota i to już zarabia na agregat do malowania, plus potrafi jeszcze przynieść jakiś zysk, a później ten sprzęt zostaje u nas i generuje czysty zysk, że tak powiem, no nie? No. Dodatkowo też strasznie przyspiesza robotę i też na przykład wiem po swoich klientach, że bardzo sobie cenią jakość, która zostaje po natrysku farby na ścianie. No tak, ale no, jeszcze jeżeli chodzi na przykład o Graco, no to ja ten 395 to miałem, powiem wam szczerze, chyba z 7 lat i też on naprawdę no, bardzo, bardzo dużo metrów umalował i tak naprawdę tam tylko uszczelki poszły w pewnym momencie i to też wydaje mi się, że winą było chyba za gęstej farby tak naprawdę, że po prostu za słabo rozcieńczyłem. No nie wiem, no kwestia zastanowienia, u mnie na live'ie też ostatnio... Miał prawo. U mnie też na live ostatnio ktoś tam pytał właśnie, czy się opłaca kupić agregat do malowania i tak dalej, i tak dalej. Na każde metry, moi drodzy, się opłaca, nie? No, także też tak to wygląda. Kamil potwierdza. Potwierdzam, a i też wiem, że właśnie dużo osób, co nie miało z tym styczności, to boi się, że to jest jakieś trudne w obsłudze, że to zaś się zepsuje i że nie wiadomo, ile czasu w ogóle się myje ten agregat po użyciu, a tak naprawdę 15 minut to jest maksymalny czas, który, żeby go porządnie wymyć w środku i na zewnątrz po użytku. Mhm. No właśnie. No dobra, to tyle. Lecimy dalej na kawkę i żegnam się z wami jak coś. Do następnych filmów. Na razie.